Uwaga, promocja! Nowoczesne mieszkania już od 3100 zł za metr kwadratowy. Najlepsza lokalizacja w mieście, przy ulicy Piłsudskiego 15. Jasne, przestronne lokale położone w cichej i spokojnej okolicy w bliskim sąsiedztwie bulwaru nad Wisłą. Teren ogrodzony z placem zabaw i garażami. Przyjdź koniecznie. Ostatnie mieszkania. Taka okazja może się nie powtórzyć. Odwiedź nas na panorama.pulawy.pl lub zadzwoń 81 887 42 02. Zapraszamy! Może wątpisz w siebie. Może zaczynasz od zera. Idź tam, gdzie znajdziesz pasję. Gdzie dostaniesz solidne podstawy. I taką praktykę, że nic cię nie zaskoczy. Nie nauczymy się za ciebie, ale z nami motywacji ci nie zabraknie. Nie pójdziemy za ciebie na egzamin, ale zrobimy wszystko, żebyś zdał za pierwszym razem. Nieważne, o ilu kółkach marzysz, z nami nauczysz się dobrej techniki jazdy i zawsze bezpiecznie dojedziesz do celu. Postępy w nauce kontroluj na swoim komputerze w domu. Zdałam za pierwszym. Zdałam za pierwszym. Zdałam za pierwszym. Ośrodek Szkolenia Kierowców Cezary Lipski. Zdaj za pierwszym. Ośrodek należy do Akademii Autoświat. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Co zrobić, żeby twoje wnętrze było tym wymarzonym? Odpowiedzi na to pytanie poszukajmy w wyjątkowym miejscu. Zapraszam do magii wnętrz. Wyczarowywanie pięknego wnętrza zacznijmy od ścian. Do wyboru mamy kilka tysięcy wzorów tapet. Wśród nich są bardzo ekstrawaganckie, jak ta tapeta z kryształkami Swarovskiego. Oryginalną alternatywą są okładziny tekstylne, panele 3D, tynki strukturalne czy beton architektoniczny. Czasami jeden mebel potrafi nadać wnętrzu wyjątkowego charakteru. W magii wnętrz meblom z różnych epok dajemy drugie życie. Takie perełki sztuki wnętrzarskiej możesz wykonać samodzielnie przy pomocy dosłownie cudownych farb Annie Sloan. Dopełnieniem każdego wnętrza są piękne zasłony i firany. Od takiego bogactwa wzorów i kolorów może zakręcić się w głowie. Wejdź do niezwykłego świata magicznych wnętrz. Jeżeli potrzebujesz przewodnika, jesteśmy dla Ciebie. Znajdziesz nas na Facebooku wpisując Magia Wnętrz Puławy oraz na stronie www.sklepmagiawnętrz.pl. Atrakcyjnie położony pierwszy w Puławach budynek wielorodzinny wyposażony w instalację solarną do podgrzewania wody. Czteropiętrowy budynek z miejscami postojowymi wyposażony w dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje, włącznie z garażami. Oferujemy dwu- i trzypokojowe, przestronne i jasne mieszkania o powierzchni od 45 do 65 metrów kwadratowych. Wokół budynku nie brakuje sklepów, jest też przychodnia, szkoła i przedszkole. A tutaj mieszkań są duże tarasy i balkony, idealne do relaksu w gronie najbliższych, a specjalnie zaaranżowana zieleń podnosi komfort mieszkania. Wszystkie mieszkania wyposażone są w instalacje klimatyzacji, internet, telefon, telewizję kablową. Szczegóły w dziale ekonomiczno-eksploatacyjnym w zarządzie spółdzielni przy ulicy Centralnej 2A. Telefon 81 886 42 86, wewnętrzny 108 lub 81 565 18 88. Chcesz wiedzieć więcej? Dzwoń! Remigiusz Jerzewski, witam i zapraszam Państwa na kolejny program pod tytułem Gość Tygodnia. Dzisiaj do mojego programu zaprosiłem panią Zofię Stec, tancerkę, pedagoga tańca. Witam serdecznie pani Zofio. Witam, dzień dobry. Pani Zofio, zacznijmy od początku. Dlaczego balet? Dlaczego balet? Będąc małym dzieckiem, nauczycielka wychowania fizycznego zwróciła na mnie uwagę, że mam dobre poczucie rytmu. I zaproponowała rodzicom, żeby mnie wysłać do szkoły baletowej. Moi rodzice byli w Zielonej Górze. Ja mieszkałam tam jako małe dziecko, ale najbliższa szkoła baletowa była dopiero w Poznaniu. Ja skończyłam 10 lat wtedy. Byłam bardzo małym dzieckiem. No i tata mnie zawiózł na egzamin.
chociaż liczył na to, że nie zdam, bo gdzieś takie małe dziecko odesłać z domu. Ale przyszła odpowiedź, że pozytywnie egzamin zdałam. Nie jechałam do żadnego zespołu. W Krośnie, to znaczy rodzice początkowo byli w Krośnie Odrzańskiej, potem w Zielonej Górze. I w Krośnie Odrzańskim zespołu żadnego tanecznego nie było, więc nauczycielka świadomie wysyłała mnie do profesjonalnej szkoły. A najbliższa była w Poznaniu i stąd baletowa chyba. I tam się na dobrą sprawę rozpoczęła pani kariera. Tak, tak. Tam zaczęłam bawić się w taniec i do dzisiaj go właściwie. No właśnie, znajdujemy się na sali baletowej Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Taka sala baletowa to pani drugi dom. Jak najbardziej. Ja zadbałam o to, żeby ta sala była taka, jaka jest, bo w momencie, kiedy pracowałam w Zakładowym Domu Kultury, będąc z towarzystwem muzycznym, bo nie pracowałam w zakładach azotowych, tylko pracowałam pod patronatem Towarzystwa Muzycznego w Lublinie i prowadziłam ognisko baletowe. Ale kiedy wykańczano Dom Chemika po wielu latach, kiedy on stał odłogiem, zainteresowałam się, bo powiedziano, że Zakładowy Dom Kultury i Miejski będą razem pracować w nowym Domu Kultury, który się miał nazywać Dom Chemika i do dzisiaj jestem Dom Chemika. Więc jak ja już się o tym dowiedziałam, to czym prędzej przybiegłam, jeszcze było to wszystko w powijakach. Tu miała być sala sportowo-baletowa. Proszę zobaczyć, tam są obcięte kosze, stąd zabrane drążki, drabinki, elementy, które miały być wspornikami do siatki, do gry w siatkę. Ale ja, wiedząc, że w Puławach jest tyle szkół podstawowych i średnich i każda szkoła ma swoją salę gimnastyczną, uważałam, że jeżeli to już ma być sala baletowa, to wyregulować jakiekolwiek elementy sportu. Pojechałam do zakładów azotowych, do dyrekcji. Co prawda nie miałam co z moją córką zrobić, wzięłam ją na ręce. Posadziłam panu dyrektorowi na kolanach, bo była jeszcze bardzo małym dzieckiem. I wytłumaczyłam, prosiłam, że jeżeli to ma być dom kultury, to niech będzie tu sala baletowa. Drążki, które miały być, to tylko te drobne, które są przy lustrach. A ja świadoma, jak powinna wyglądać sala baletowa, zawiozłam swoje zdjęcia ze szkoły baletowej, pokazywałam, stawałam. Takie zrozumienie znalazłam od dyrektora zakładów azotowych w tamtych czasach, że zorganizował grupę, wysłał do Warszawy, do szkoły baletowej, do Teatru Wielkiego. Pojechali, zobaczyli i proszę zobaczyć, jak dzisiaj wyglądają drążki, jak w profesjonalnych szkołach baletowych. No właśnie, wróćmy jeszcze na chwilę do okresu szkoły. Ciężko jest na ćwiczeniach baletowych? Na pewno tak, ale proszę powiedzieć troszeczkę więcej, ponieważ nie na co dzień mamy możliwość rozmowy z osobą, która te wszystkie szczeble baletowe przeszła. To znaczy, jeżeli pasją jest taniec, to nawet ciężka praca na sali baletowej staje się lekką, można tak powiedzieć. Ale jako dziecko inne miałam problemy i każda z nas, ponieważ do pierwszej klasy przyjmowano 40 osób, dosyć dużą grupę. Nas w internacie było kilkanaście, a reszta była z Poznania. I w momencie, kiedy zostawiamy rodziców, małe dziecko, 10-letnie, to myśmy po prostu płakały. Kiedy któraś list dostała od rodziców, to jedna drugą pocieszała, ale pierwszy wyjazd był na Boże Narodzenie do mamy i do taty. Ponoć mama mi opowiada, że całowałam poduszki, wszystkie miejsca, które zostawiłam. Mama mówi, dziecko, nie jedź, ja nie mogę patrzeć, jak ty tak bardzo się tęsknisz za domem. Ja mówię, mamo, chyba tak, zrezygnuję. Przychodzi koniec ferii, mamo, pakujemy się, jadę. Także rzeczywiście ta tęsknota była wielka, ale ta miłość do tego tańca i ta chęć tego pokazania się, nie tylko że pokazania, ale sprawdzenia się w tańcu była tak wielka, że w końcu
kontynuowałam. 9 lat szkoły baletowej w Poznaniu skończyłam. Właśnie, proszę, czy jest czas? Powiedziała Pani, że miała Pani 10 lat, jak do... Tak. A jest czas na dzieciństwo? Przecież 10 lat to jeszcze dziewczynka. Nie, no myśmy się jednak mimo wszystko bawiły, bo ja mieszkałam w internacie szkół artystycznych, to była w rynku Starego Miasta, na wprost ratusza, przepiękne miejsce, gdzie koziołki zawsze o 12 wychodziły i tam się trykały, ale myśmy były tak młode i małe, że nawet przy fontannie, która tam miała miejsce i tych, to myśmy przez te płoty skakały, myśmy na cytadele chodziły, było dzieciństwo. Czyli czas na zabawę był. Tak, oczywiście, znalazłyśmy, co prawda dużo zajęć, dlatego że oprócz ogólnokształcących przedmiotów mieliśmy zawodowe, a więc taniec klasyczny, taniec charakterystyczny, ludowy, rytmika, gra na fortepianie. Przecież to 8 lat kontynuujemy też jeszcze gry na fortepianie, które po południu były zajęcia, ale wszystkie przedmioty, potem już w starszych klasach partnerowanie, mało praktyki w teatrze. Na pewno to zajmuje bardzo dużo czasu i takie dzieciństwo, takie na podwórku, żeby sobie na trzepaku się bawić, no nie mieliśmy, nie miałyśmy. Ale wydaje mi się, że ja tego nie wspominam jako ciężką pracę i jako obowiązek. Dla mnie mimo wszystko to była przyjemność, chociaż stawało się rano przy tym drążku i tak pierwsze chwile nie chciało się ruszać, ale po 10 minutach po rozgrzewce ciała. Rozumiem. 9 lat szkoły baletowej. A co później? Po ukończeniu i uzyskaniu dyplomu tancerza wszystkie miałyśmy, chętnie byśmy poszły do Teatru Tańca Konrada Drzewieckiego i on nas z całą chęcią nas by wziął, ale w internacie mieszkając, to stać nas było na to, rodzice nas opłacali, nie kosztowało to dużo i stać nas było na to, żebyśmy tam mieszkały, ale kiedy skończyłyśmy szkołę, trzeba było być samodzielnym. Mhm. Mieszkania nikt nie dawał. Pensja, jeżeli byśmy ją dostali, to by właściwie poszła na całe mieszkanie. No i w tym momencie musiałyśmy szukać innych miejsc pracy, gdzie dano by nam jakiś lokum. I ja takie znalazłam we Wrocławiu. Tam opera dawała mieszkania służbowe. Pokoik w ładnym, dużym mieszkaniu, w jednym dużym takim budynku, już jeszcze przedwojennym, gdzie było 6 pokojów w dużych mieszkaniach. Mieszkałyśmy po jednej, po dwie. I to mi dało możliwość pracy, bo pensja w operze była na tyle wysoka, że mogłam opłacić ten pokój dla gościny, właśnie nie gościny, to był służbowy dla pracowników. I tam zaczęłam. Czyli ładne miasta, Poznań, później Wrocław. Tak, oczywiście. We Wrocławiu kilka lat, ale miałam małą kontuzję z kolankiem i nie byłabym w stanie wszystkich partii tańczyć na puentach, a to już wymaga zdrowego kolana. Więc zdecydowałam się, pojechałam na egzamin do Mazowsza, do pani Miry Zimińskiej. No proszę. I też ją, też egzamin zdałam, przyjęto mnie, powiedziała, masz urodę Polki, możesz z nami tańczyć. No w ogóle była bezpośrednia kobieta. No i tak na mnie przyjęto i tam zaczęłam tupać, ja tu już nie musiałam na puentach, bo z zasadą, jak żeśmy ćwiczyli klasykę, to wszystko było, ale nie na puenty, bo tam nie są potrzebne. Ale oczywiście musimy wytłumaczyć naszym telewidzom, co to są te puenty. Puenty to są baletki, które są utwardzone i balet to jest taniec klasyczny, czyli na paluszkach, czyli w tych twardych baletkach. Mazowsze. Wyjazdy. Tak, no pojeździłam trochę po świecie, było ale miło. Dzięki miłości do tańca zwiedziła Pani kawał świata. No sporo, ale przed Australią odeszłam. Czyli prawie wszystkie kontynenty, zabrakło Australii, tak? No prawie, to znaczy dłuższy czas już potem wyjazdy to były rodzinne z mężem, kiedy jako profesor już wyjeżdżał na placówki. Na uniwersytecie czy w Houston, koło Houston w College Station, to tam całą rodzinę zabierał, to myśmy tam już mieszkali po roku, po dwóch, ale z Mazowszem to tak tu po Europie więcej ja jeździłam i no i
i odeszłam, bo mąż powiedział, czy chcę zostać jego żoną. To znaczy mój chłopak. Rozumiem, wtedy. Czyli decyzja. Obecny mąż, tak. Czyli decyzja o odejściu z Mazowsza związana była z za mąż pójściem. Tak, tak, ponieważ no, miałam wypadek w czasie koncertu. Złamało mi tancerz rękę w oberku opoczyńskim. Miałam kilka składań, no ciężko to wszystko przeszłam. I jedyną osobą, która najbardziej chyba się opiekowała w tym momencie, a byłam w dołku psychicznym, to był mój przyszły mąż, który z Wrocławia jeździł do Warszawy. Jego chyba dobroć, jego opiekuńczość zdecydowała, że jeżeli mnie poprosił o rękę, to powiedziałam tak. Sakramentalne. Rozumiem. I oczywiście decyzja była, ale decyzja chyba była dość trudna. Bardzo. No właśnie. Bardzo. Pogodzić rozłąkę z tańcem i zdecydować się na założenie rodziny, bo jeżeli wychodzę za mąż, no to i rodzina. Muszę panu powiedzieć, że jak przyjechałam do Puław, to pierwsze lata bardzo ciężko chorowałam. Wszyscy mnie badali naokoło, a żadnej choroby nie było. A ja byłam chora, mnie wszystko bolało. Czyli psychiczny dołek trwał przez kilka lat pozostawienia tego. Bo ja jeszcze odeszłam w momencie, kiedy byłam w pełni zdrową, silną tancerką i mogłam dalej to kontynuować. Tancerzy idą w wieku lat 40 na emeryturę. No ja jeszcze nie miałam tych lat. I tak po prostu odeszłam i zostawiłam. Wydawało mi się, że to będzie jakąś rekompensatą. Ale rekompensatą właśnie jest to, że ja zaczęłam uczyć tańczyć. No właśnie, ponieważ w tym momencie musimy już powiedzieć, że przyjechała pani do Puław. Tak. Małżonek szukał pracy. Jak to jeszcze w PRL-u było bardzo łatwo o pracę. I on po skończeniu Uniwersytetu na Biochemii i w Gdańsku, i w Warszawie, i w Krakowie. Wszędzie miał propozycję pracy, ale znowu ten sam problem, który ja miałam, jak skończyłam. Nie było mieszkania. A w Puławach, w Instytucie Weterynarii dano mu mieszkanie. I chyba z powodu tego mieszkania. Przyjechaliście państwo do Puław. Przyjechaliśmy do Puław. I tutaj, gdzie rozpoczęła pani pracę? W momencie, kiedy już sprowadziliście się państwo do tego miasta? W Młodzieżowym Domu Kultury u pana Krzewińskiego rozpoczęłam pracę. I tam zaczęłam bawić się znowu w balet. No właśnie, i w tym momencie nie możemy nie zacząć rozmawiać o pani wspaniałym dziecku. I nie mówię o pani dzieciach. Tylko mówię o zespole baletowym. O trzecim dziecku. O trzecim dziecku, tak. Bo ja mam dwoje. Zespole tak. Baletowym Etiuda. Etiuda, tak. Skąd nazwa? A to z młodzieżą żeśmy tutaj długo dyskutowały, rozmawiały. I z naszym akompaniatorem Zbyszkiem, który jest muzykiem. I tak szukaliśmy różnych nazw. Taką muzyczną właściwie etiutkę. On nam tu przygrywał, myśmy też etiudy tańczyli, więc chyba prosta decyzja. Niech będzie etiuda, krótka nazwa, ale coś związane z tańcem. A proszę powiedzieć, jak narodził się pomysł stworzenia tego zespołu baletowego? Czy to wynikało z potrzeby środowiska? Bez wątpienia była również potrzeba w pani, ponieważ pani chciała dalej realizować się jako tancerka, to jako znaczy, pedagog tańca. Rozumiem. Przychodząc do Młodzieżowego Domu Kultury, był zespół ludowy, był zespół ballada, były takie zespoły, które miały tam swoją profesję. A ja przychodząc i wiedząc, że jestem zawodową tancerką i po szkole baletowej i po baletowej, mogłam nową stworzyć dziedzinę, czyli balet. Nie musiałam powielać tych rzeczy, których ktoś tam już wcześniej prowadził. A ponieważ młodzieży się to bardzo spodobało, bo coś nowego, zaczęłam kontynuować i do dzisiaj właściwie. Tylko, że mój balet nie tylko opiera się na klasyce i na tańcach klasycznych, bo w szkole baletowej miałam dużo tańca charakterystycznego z różnych narodów
I ja poszłam w kierunku właśnie tańców charakterystycznych, oprócz klasyki, która jest bazą, podstawą i to musi być obowiązkowe. Ale pani Siedlaczek wysyłała mnie, to znaczy ja sama zaproponowałam, pani mnie poparła w tym. Przez 10 lat jeździłam na warsztaty, międzynarodowe warsztaty tańca do Poznania, gdzie poznawałam nowe techniki, bo dawno, dawno temu skończyłam tą szkołę baletową i gdybym kontynuowała tylko te kierunki, które nauczyłam się w szkole, no to by tak, jak to mówią, czasami śmieją się, jak stara kanapa by można wytrzepać. Ale trzeba iść z prądem, no więc pojechałam na warsztaty, jeździłam tam, zdobyłam technikę stepu, gdzie zaczęłam się uczyć i ten step najpierw klasyczny, potem weszłam w irlandzki step. Tańce charakterystyczne, jeszcze rozszerzałam ich zakres. Ja jeżdżę do Zielonej Góry na międzynarodowy festiwal, ale dziecięcy, bo ja raczej z młodzieżą pracuję, więc nie jeździłam na festiwale dorosłych, tylko dziecięce. Tam widziałam tańce szkockie, tańce gruzińskie, no przeróżne, ukraińskie i też tam chwytałam, podglądałam. Wspaniale mieli swoje atelier, nagrywali muzykę, mogłam ją przywieźć, a potem to, co mi w głowie zostało, co z kroczków zapamiętałam, próbowałam tutaj. I w ten sposób też taniec ukraiński, grecki. Grecki to inaczej. Moja uczestniczka, która została wysłana do szkoły baletowej, tańczy w Teatrze Wielkim i był ustawiany Grek Zorba. Ja tych kroków greckich tak dokładnie nie znałam, więc ją poprosiłam, żeby do nas przyjechała. Zrobiła warsztaty, nauczyła nas kroczków. A potem razem wspólnie ułożyłyśmy taniec i do dzisiaj właściwie ten grecki taniec jeszcze tańczymy. Czyli nowy etap w karierze, ale nowe wyzwania. Tak. Trudno się tworzy zespół baletowy. Napotkała pani dużo trudności? Proszę pana, moim właściwie dzisiaj celem, tak już z perspektywy lat, jak ja patrzę, to jest szukanie talentów, bo idę po szkołach. Te małe dzieci, które mają 6 lat, proponuję im, jeżeli kochacie taniec i chcecie się lekko, zręcznie i zwinnie poruszać, to zapraszam do Domu Kultury. I z takich jednostek, które przychodzą, przez moje ręce przeszło może tysiące nawet dzieci, już mogę powiedzieć, bo te lata, które ja tu pracuję, to już tyle lat minęło. I z tak ogromnej ilości młodzieży wyszukuje te najpiękniej poruszające się, które mają poczucie rytmu, które mają predyspozycje, które mają figurę, które mają chęć i wysyłam je do szkoły baletowej. Robię to samo, co ze sobą. Czyli wyłapuje pani talenty, perełki, tak. I wiemy, że takie perełki robią karierę. No więc jeżeli jest talent, to trzeba go dobrze oszlifować, jak dobry kamień. Ja mogę się oprzeć na ich pracy w moim zespole, ale chyba takiego celu nie powinnam stosować. Dlatego wysyłam do szkół, gdzie się uczą, u pedagogów i do średniej szkoły, i do podstawowej, tak samo baletowej w Warszawie, bo najbliżej. I na studia, bo można dzisiaj już studiować przy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pani Wicichowska tworzyła wydział choreograficzny dla amatorów, nie dla absolwentów szkół baletowych z dyplomem, tylko dla amatorów, którzy całe życie właściwie tańczą w zespołach amatorskich i mogą pójść na studia 5-letnie i zdobywać tytuł choreografa. Akademia Wychowania Muzycznego w Warszawie, tak samo wydział choreograficzny, też tam idą i tam studiują. W Gdyni u Baduszkowej w szkole 4-letnie takie studium, to nie tylko tańczą, tam i tańczą, i śpiewają, i grają, i aktorsko się rozwijają. I taką artystką właśnie rozwiniętą wszechstronnie jest Marta Wiejak, która do mnie chodziła 12 lat. Tu maturę zrobiła, nie tylko, że u mnie tańczyła, ale ona uczyła się u pani Siedlaczkowej teatru, ona śpiewała u pana Matrasa i tak korzystała troszkę z tych wszystkich instruktorów naszych w Domu Kultury. Tam zdała wspaniale egzamin i dzisiaj jest tancerką, artystką właściwie we wszystkich teatrach muzycznych całej Polski.
i tańczy, i śpiewa, i gra w deszczowej piosence w Warszawie w Romie, czy Szreku w Gdyni, czy Skrzypku na dachu w Białymstoku, we Wrocławiu, w Bytomiu, ona właściwie po całej Polsce jeździ. Podziwiam ją, jak ona sobie w ogóle układa życie, bo właściwie z walizką żyje, ale jest naprawdę wspaniałą tancerką i nie tylko artystką. Czyli ten talent, który bez wątpienia ma, oddaje w tej chwili na scenach teatralnych. Tak. Pani Zofio, najmłodsza grupa to ile lat? W Etiudzie? Od 6 lat zaczynam. Od 6 lat. Proszę powiedzieć, czy w dziecku 6-letnim można znaleźć, można już wychwycić ten talent, tą iskierkę? One od razu błyszczą. To widać. Pierwsze zajęcia i od razu wyczucie na tle całej grupy od razu się wyróżnia. Teraz, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, rozmawiamy w domu chemika i tutaj są zajęcia, codziennie są prowadzone zajęcia etiudy. Nie, etiuda ma 3 razy w tygodniu, a Powiśle 3 razy, bo mam jedną taką dużą salę. Czyli wymieniacie się salą tak, z Powiślem. Tak, oczywiście. Ale chciałem powiedzieć, że etiuda to jeden z najlepszych takich zespołów prezentujących, może inaczej, nie prezentujących, tylko reklamujących Puławy. Etiuda zyskiwała wiele nagród i dalej te nagrody otrzymuje. No właściwie to co roku gdzieś tam przyjedziemy, zdobywamy dużo nagród. Rzeczywiście, jakbym tak chciała wymieniać, to za dużo by to czasu zajęło. Ale ostatnia nagroda, jaką właściwie dwukrotnie zdobyły, to znaczy w 2015 jeździliśmy do Krakowa, gdzie Akademia Tańca w Krakowie organizuje eliminację do Światowego Przeglądu Dance World Cup. Pojechaliśmy w zeszłym roku z 2 tańcami, oceniano nas bardzo dobrze, wysokie punktacje otrzymaliśmy i certyfikat na wyjazd na Światowy Przegląd do Bukaresztu. Dobrze. Ale to kosztuje. Nie zdobyliśmy tych pieniążków. Przerobiłam to w ramach nagrody dla tych dzieci, żeby nie czuły się tak jakoś odsunięte. Pani dyrektor zapłaciła im za techniki, za jedną technikę na warsztatach w Poznaniu i nauczyły się jednej formy Broadway Jazz. Cała grupa pojechała. Ale po roku mówią, że znowu jadą do Krakowa. Ja mówię, dziewczynki, jedziecie, ale znowu nie będzie pieniążków. Jedziemy. Dobrze, pojechały. No i znowu zdobyły tyle punktów, że zakwalifikowały się. I tym razem bardzo, bardzo, ale to mocno zaangażowała się grupa rodziców, no ale nie powiem o jakiej wielkiej pracy, jaką włożyła nasza obecna dyrektorka Kamila Salwowska i nasza kierowniczka działu artystycznego, czyli Agnieszka Cichocka. Te dwie kobiety jeździły, chodziły, wszędzie też ja woziłam samochodem, gdzie tylko można było, starałyśmy się pisma zostawiać. I proszę Państwa, zakłady azotowe dały nam tyle pieniążków i jeszcze ich spółki Prozap, może zajrzę, jak one się nazywają, Prozap, bo ja jestem im bardzo wdzięczna. Grupa z Azoty, Zakładów Azotowych włożyła ogromną sumę pieniędzy, do tego dołączył się Mezap, Prozap, Piazap. Ale pan prezydent w tym roku też nam dorzucił do tego pieniążki i OPEC. I tyle się uzbierało, a całym organizatorem tych spraw wyjazdowych zajął się jeden z ojców, pan Bartosz Koletka. I to tak wspaniale wszystko doprowadzili, że dzisiaj dziewczyny już są gotowe do wyjazdu. No właśnie i wielkie, wielkie szczęście dla nich, wielkie szczęście dla pani, ale również wspaniała reklama naszego miasta. Na pewno. Koszulki będą z napisem i tak dalej. Musimy reklamować i miasto, i Puławy, i zakłady azotowe, i wszystkie te zakłady, które nas wspierają, i miasto, które ma też swój piękny symbol, prawda?
i mamy to wszystko na naszych sponsorów. Także w tym roku jadę do Jersey. Jest to mała wysepka na północy Francji, gdzie tysiące młodzieży się zjedzie i będą tańczyć z całego świata. Doskonały wyjazd, ale wspaniałe również doświadczenie, ponieważ będą mogły podejrzeć zespoły inne z innych krajów. Dlaczego ja je wywożę i każę im patrzeć, co kto inny tańczy, żeby one znały swoje miejsce, żeby widziały swoje osiągnięcia, w którym one są, na którym właściwie miejscu, czy, bo czasami mi się wydaje, że no już takie gwiazdy, które skończyły, a ja ich próbuję do szeregu wstawić, żeby uświadomiły sobie, że dobrze tańczą, ale jeszcze dużo trzeba pracy, żeby być jeszcze lepszym. I oprócz tego, że uczę tańczyć, to jeszcze muszę je wychowywać, bo to jest grupa trudnej młodzieży. Gimnazjum, liceum, pierwsze lata gimnazjum, no i ta końcówka podstawówki. To jest ta grupa, która właśnie wyjeżdża w tym roku. Byłem pod wielkim wrażeniem tańca irlandzkiego, z którym to młode dziewczyny otrzymały ten certyfikat w tamtym roku. Tak. Tak? Tak. W tym roku otrzymały z Broadway Jazz i z deszczową piosenką. Tak. Z tymi właśnie, z tymi układami tanecznymi wyjeżdżają do jazzu. W tym roku tak, bo zeszłoroczne już nie są aktualne, więc jadą z deszczową właśnie w choreografii Marty Wiejak i Broadway Jazz, który sobie przywiozły z Poznania, ale one przywiozły tylko kroki, a układ taneczny to trzeba już u nas doszlifować do poziomu po prostu dziewcząt. Są gotowe? Jeszcze nad nimi pracuję. Jeszcze. Ale ten wyjazd dosłownie kiedy? 27 czerwiec. A, czyli już końcówka tych przygotowań. Tak, i będziemy bardzo mocno trzymali kciuki, żeby pani jako głównej pomysłodawczyni tego wszystkiego, co się dzieje od wielu, wielu lat z zespołem baletowym Etiuda, żeby to się udało, ale również niech to będzie duży sukces dla dziewcząt. Dla dziewcząt, i tak. Nagroda za ciężką pracę, bo przecież pracują tak. Ciężko. Oj, pracują, naprawdę. Ja jestem bardzo zadowolona z ich pracy. One wszystkie soboty tu przychodzą. Tyle ludzi uważa, że sobota i niedziela to jest weekend i odpoczywamy, a one tu są zawsze i pracują. Żeby tak równo stepować jak w irlandzkim czy w deszczowej, to naprawdę trzeba wiele godzin, żeby ten zespół był zespołem, a nie indywidualistkami. Pamiętam, mieliśmy pierwszą galę telewizji i Radia Puławy 24 i zespół Etiuda wystąpił na tej gali właśnie z tańcem irlandzkim. Ja powiem szczerze, że buzię miałem otwartą od początku do końca. Nie wierzyłem, ponieważ wcześniej nie widziałem. Nie wierzyłem, że tak bardzo mi się podoba taniec irlandzki, ale wykonaniu dziewcząt z Etiudy był naprawdę wyjątkowy. I zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i oczywiście nie tylko na mnie, ale na wszystkich, tak, którzy oglądali. Tak. Bo tak jak one równo to potrafią stepować, to ja też czasami... Ja nie mam możliwości pójścia na widownię sobie i popatrzeć na nie z daleka, tylko potem w nagraniach oglądam, bo zawsze jestem na zapleczu i zawsze pilnuję sprawy muzyki, przy pulpicie stoję, czy dobre światła i tak dalej. I właściwie jak potem siądę w domu i oglądam, to mówię, a jednak pracuję. Widziałem panią nieraz za kulisami, wtedy kiedy różne grupy etiudy występowały, różne grupy wiekowe. I mimo że ma pani kolosalne doświadczenie, jest pani od wielu lat pedagogiem tańca, każdy taki występ widziałem, że pani przeżywa bardzo mocno. No bo jednak zależy mi na jakości i dbam o to, żeby wizerunek etiudy był na poziomie. Pani Zofio, ja życzę, żeby ten kunszt dalej był za pani pośrednictwem przekazywany młodym adeptkom. Adeptkom. Dlatego, że tańczą dziewczęta. Oczywiście, prawda? Więc właśnie, ale ja mogę się pochwalić chłopcem. Jasne. Kiedyś w Zakładowym Domu Kultury, kiedy właśnie więcej tańców charakterystycznych układałam, wtedy było więcej miałam chłopców i robiłam nawet taniec ukraiński parami
chłopcy i dziewczęta i wszystko było w porządku. Teraz po jednym tancerzu mam czasami, a w tym roku to nawet ani jednego nie mamy, tylko musimy ich wypożyczać, jak nam bardzo potrzebni. I z tamtych czasów pochodzi nasz wspaniały Marcin Kaczorowski, który rozpoczął karierę, też oczywiście wysłałam go do szkoły baletowej, skończył, tańczył w Teatrze Wielkim, ale dzisiaj solista Le Grand Ballet Canadien Montreal. Czyli Superliga. Tak, oczywiście, to jest największy teatr. I to jest jedyny chłopiec, który w tamtych latach zaczął, dzisiaj jest wielkim solistą, jeździ po świecie z teatrem i pięknie tańczy. Ale Michał Pasternak, który dzisiaj kończy czwarty rok studiów w Gdyni, to jest studium przy Teatrze Muzycznym, jak ono się nazywa, studium w Gdyni, nie mam dokładnie, w warszawskim to nie. Michał Matras, czyli miałam takich dwóch chłopców, którzy i on dzisiaj już pięknie śpiewa, już bierze udział w spektaklach w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Czyli miałam w swojej karierze takich dwóch panów, którzy bawiąc się w taniec ze mną, poszli w zawód i dzisiaj jest to ich zawód. Ale w tym miejscu możemy zachęcić oczywiście młodych chłopców, którzy czują, że taniec jest ich pasją, ich miłością, że oczywiście mogą zgłaszać się do etiudy. Jak najbardziej. Z tym, że mam, może gdyby nazwa była inna, to może by chłopcy przychodzili. Ja opowiem taką sytuację. Ponieważ sala baletowa jest na parterze, otwieramy okno, jest gorąco, siedzi sobie w oknie takich kilku chłopaczków i tak patrzą, jaką moje dziewczyny stepują. Ja mówię, podoba się wam? Tak. Ja mówię, no to zapraszam, przyjdźcie, będziecie mogli się uczyć. Nie, bo koledzy by się z nas śmiali. Że będą tańczyć? Tak. W balecie. Rozumiem. Bo do ludowego pójdą. Proszę zobaczyć, ile pani Ola ma w zespole chłopców. Bardzo dużo. A balet... Presja grupy nie pozwala. Przecież są chłopcy, którzy naprawdę chcieliby, ale odchodzą, bo koledzy się śmieją i rezygnują. Tak, ale przecież balet to jest szkielet, na podstawie którego, z którego można później iść w różnych kierunkach. To pan wie, ja wiem, a te dzieci nie wiedzą. I dla nich chcą dobrze czuć się w swojej grupie rówieśniczej. Rozumiem. I ja wcale się nie dziwię. No odchodzą. Mhm. Ale miejmy nadzieję, że również ten program przekona do tego, że warto realizować swoje pasje. Może. Przecież jak robimy taniec Waltzismol Chopina, tam jest obowiązkowy potrzebny partner, który podniesie nam tą tancerkę. Tak. Jak byliśmy w pałacu w Warszawie, w Pałacu Kultury i tańczyliśmy właśnie walca Cismol, to w internecie najwięcej ukazało się naszych baletowych zdjęć, chociaż tam było bardzo dużo tańca, przepraszam, o, współczesnego, niech sobie leży. Współczesnego, a operator, który obsługiwał tą imprezę, najwięcej zrobił zdjęć moim dziewczynom, bo akurat klasyki tam nie było i jemu chyba się to najbardziej podobało i potem w internecie ukazały się nasze zdjęcia. Także no, odchodzą od tej klasyki nawet i w tych przeglądach wszystkich w całej Polsce. I moje dziewczyny w pewnym momencie jadą i mówią, my tam nie pasujemy, bo tańc współczesny pokochał podłogę, dużo się dzieje na podłodze i tak dalej, a my tutaj jesteśmy zupełnie jak nie z tego świata, w baletkach, w zwiewnych sukienkach i my chcemy być piękne i ładne, a tam się biją na scenie. Rozumiem. No i troszkę moje dziewczyny zaczynają nabierać takiego dystansu do przeglądów, bo nie pasują. A więc zmieniam kierunek wyjazdów i jeździmy do Świdnika, gdzie od 2-3 lat już jest przegląd tańca klasycznego. Jak tam pojechaliśmy, to tam co najmniej 40 łabędzi biegało, nawet takich małych w paczkach, a więc tam jest wybitnie klasyczny. Jak pojechaliśmy do Krakowa, też jest klasyka, a więc
tego nie było. To dopiero od kilku lat zaczyna. O, jeszcze w Kołobrzegu, teraz od kilku lat też już został otwarty przegląd tańca klasycznego. Bo myśmy przez wiele lat jeździli i zawsze dołączaliśmy do wszystkich przeglądów, a tam coraz bardziej idzie się w taniec współczesny, chociaż one też są w programie, mają swoje tańce współczesne. Sprowadziłam tancerkę ze szkoły baletowej w Poznaniu, moją młodszą koleżankę, która przyjechała i zrobiła im tutaj bardzo ładne warsztaty tańca współczesnego i mamy w repertuarze kilka takich pozycji, ale do tańca współczesnego bazą musi być klasyka, więc jest sylwetka, jest postawa, jest ułożona ręka, noga, wszystko, ale potem, żeby wejść w taniec współczesny i żeby on był rzeczywiście ekspresyjny, to trzeba mieć i tą rozwartość, i te szpagaty, i te skoki, i te wszystkie maksymalne ruchy, które są potrzebne. Ale one są mocno w klasyce ukorzenione przeze mnie. Im jest trudno przestawić się w taniec współczesny w tym momencie. Ale chyba ich ciała już dojrzewają pomalutku. Bo, do tego? Bo do tańca współczesnego naprawdę trzeba dojrzeć. Jeśli panu przeczytam, co powiedział Béjart. Mogę przeczytać? Oczywiście. Taniec istniał zawsze od praczasów. To właściwy język ludzkości. Jest człowiekowi tak wrodzony jak mowa. To potrzeba, z którą się rodzimy. Ale podobnie jak mowy, trzeba się go uczyć. Taniec to nie gimnastyka, ani ćwiczenia zręcznościowe. To zdobywanie świadomości własnego ciała. Tak powiedział Maurice Béjart. I one mi właśnie dojrzewają. Ja zauważyłam, że dopiero układy taneczne, które miały kilka lat wcześniej ułożone, one ich nie czuły. A teraz, kiedy ich ciało dojrzewa i kiedy one już to czują, to i ten taniec zaczyna być bardziej piękny. I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że dalej będzie pani realizowała się jako pedagog tańca. A z etiudy jesteśmy już dumni i chcemy być nadal dumni, ponieważ jest to wspaniała wizytówka Puław. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Uwaga, promocja! Nowoczesne mieszkania już od 3100 zł za metr kwadratowy. Najlepsza lokalizacja w mieście, przy ulicy Piłsudskiego 15. Jasne, przestronne lokale położone w cichej i spokojnej okolicy w bliskim sąsiedztwie bulwaru nad Wisłą. Teren ogrodzony z placem zabaw i garażami. Przyjdź koniecznie. Ostatnie mieszkania. Taka okazja może się nie powtórzyć. Odwiedź nas na panorama.pulawy.pl lub zadzwoń 81 887 42 02. Zapraszamy! Może wątpisz w siebie. Może zaczynasz od zera. Idź tam, gdzie znajdziesz pasję. Gdzie dostaniesz solidne podstawy. I taką praktykę, że nic cię nie zaskoczy. Nie nauczymy się za ciebie, ale z nami motywacji ci nie zabraknie. Nie pójdziemy za ciebie na egzamin, ale zrobimy wszystko, żebyś zdał za pierwszym razem. Nieważne o ilu kółkach marzysz, z nami nauczysz się dobrej techniki jazdy i zawsze bezpiecznie dojedziesz do celu. Postępy w nauce kontroluj na swoim komputerze w domu. Zdałam za pierwszym. Zdałam za pierwszym. Zdałam za pierwszym. Ośrodek Szkolenia Kierowców Cezary Lipski. Zdaj za pierwszym. Ośrodek należy do Akademii Autoświat. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Co zrobić, żeby twoje wnętrze było tym wymarzonym? Odpowiedzi na to pytanie poszukajmy w wyjątkowym miejscu. Zapraszam do magii wnętrz. Wyczarowywanie pięknego wnętrza zacznijmy od ścian. Do wyboru mamy kilka tysięcy wzorów tapet. Wśród nich są bardzo ekstrawaganckie, jak ta tapeta z kryształkami Swarovskiego. Oryginalną alternatywą są okładziny tekstylne, panele 3D, tynki strukturalne czy
beton architektoniczny. Czasami jeden mebel potrafi nadać wnętrzu wyjątkowego charakteru. W Magii Wnętrz meblom z różnych epok dajemy drugie życie. Takie perełki sztuki wnętrzarskiej możesz wykonać samodzielnie przy pomocy dosłownie cudownych farb Annie Sloan. Dopełnieniem każdego wnętrza są piękne zasłony i firany. Od takiego bogactwa wzorów i kolorów może zakręcić się w głowie. Wejdź do niezwykłego świata magicznych wnętrz. Jeżeli potrzebujesz przewodnika, jesteśmy dla Ciebie. Znajdziesz nas na Facebooku wpisując Magia Wnętrz Puławy oraz na stronie www.sklepmagiawnętrz.pl. Atrakcyjnie położony pierwszy w Puławach budynek wielorodzinny wyposażony w instalację solarną do podgrzewania wody. Czteropiętrowy budynek z miejscami postojowymi wyposażony w dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje, włącznie z garażami. Oferujemy dwu- i trzypokojowe, przestronne i jasne mieszkania o powierzchni od 45 do 65 metrów kwadratowych. Wokół budynku nie brakuje sklepów, jest też przychodnia, szkoła i przedszkole. A tutaj mieszkań są duże tarasy i balkony, idealne do relaksu w gronie najbliższych, a specjalnie zaaranżowana zieleń podnosi komfort mieszkania. Wszystkie mieszkania wyposażone są w instalacje klimatyzacji, internet, telefon, telewizję kablową. Szczegóły w dziale ekonomiczno-eksploatacyjnym w zarządzie spółdzielni przy ulicy Centralnej 2A. Telefon 81 886 42 86, wewnętrzny 108 lub 81 565 1888. Chcesz wiedzieć więcej? Dzwoń!